Gala jest wieczór, gala jest nocy, Aluna jest Princess of the Night. Fajny odcinek! Czemu nie było tam Luny? Mam z tego odcinka brander. Treehugger, przytulaczka drzew, ha, jakieś narwana hippies. Ciekawe, ha, i w ogóle, co to było w tym innym wymiarze? Co Rarity zrobiła? Jak Discord jej wszystko zabrał. Ehem, czy mi się wydaje, czy to była wyjątkowa dziwna reakcja zawsze na to, że zazwyczaj chodzi nago? Dodałem smusa do Akinatora. Mąd, mistrzyni ciętej riposty. Pisk Celestii na końcu mnie rozwala. XDDDD. Fajne. Na pewno zarąbisty odcinek! Pół godziny później. Hello, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu skomentuję dwa odcinki MLP. A więc bez zbędnego gadania przechodzimy do pierwszego odcinka. I to właśnie jego dotyczy ten step, który zrobiłem. A tym odcinkiem jest Make new friends but keep Discord. Poznawaj nowych przyjaciół, przechowaj Discorda. Kreatywność twórców mnie rozwala. Oczywiście głównym bohaterem tego odcinka, co można wywnioskować po samym tytule, jest Discord. Do tej pory byłem przekonany, że odcinków z nim nie da się zrąbać. Jednak Hasbro zrobiła chyba niemal wszystko, co w ich mocy, aby mnie przekonać, jak bardzo się myliłem. Odcinek zaczyna się od przyjaznej pogawędki przy herbatce w domu Fluttershy. Temat rozmowy szybko przechodzi na wielką galę, która ma się odbyć chyba tej nocy, tego wieczoru. Niestety okazuje się, że Fluttershy kogoś na nią zaprosiła. Swoją koleżaneczkę. Wkurzony Discord udaje się do Twilight, której nie ma. She's in Canterlot helping Princess Celestia with the gala. A następnie do Rarity. Suppose that these adorable little cutie pies have their own tickets to the gross, gruesome gala, do they? To answer your rather rude question. Ja bym się obraził na jej miejscu. They're going as our dates, our plus ones. Na szczęście jest jeszcze Pinkie Pie, u której Discord zamawia wszystkie ciasteczka. Przy okazji pyta się jej, kogo zaprosiła na wielką galę. Pinkie odpowiada, że ma a Discord namierza Fluttershy razem z Treehugger i odwołuje zamówienie. Okazuje się, że ta cała Treehugger jest... Radical to meet you. Really digging your vibe. Hipiską i to w dodatku bredzącą o aurach. Seriously? I Fluttershy zaprosiła ją zamiast Discorda. To kochana i dobra przyjaciółka. Righteous. Po tym pięknym spotkaniu Discord wraca do swojego wymiaru. Okazuje się, że tak naprawdę został zaproszony na wielką galę, a więc udaje się na nią. A żeby odegrać się na Fluttershy, zabiera ze sobą The Smooze! Szlam. Oczywiście nie umyka tu uwadze Twilight. This night is extremely important to me, Discord. Keep it under control. No i wszystko znowu na mojej głowie. W tym czasie Fluttershy razem z Treehugger rozmawiają o bardzo poważnych rzeczach. Drodzy widzowie, wodospad jest manifestacją magii. Jeśli kiedykolwiek będziecie przychodzić obok wodospadu, to wasze życie zmieni się o 360 stopni. Niestety wszystko wymyka się spod kontroli, ponieważ szlam nagle zwiększa swoją masę i zalewa cały zamek. A Twilight niestety nic nie może na to poradzić. Użyjcie wodospadu! Oczywiście całą sytuację ratuje Treehugger, bo kto inny, jeśli nie ona. Seems like something might have harshed his flow, you know? Like his senses are agitated. All he needs is some like calming auditory therapy. Maybe he'll calm down with some sonic bliss. Do you even know what you just said? To wycie jest relaksujące. Seriously? Wszystko się kończy szczęśliwe, juhu, bla 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 bla. A nie, przepraszam. Discord próbuje odesłać jeszcze Treehugger do innego wymiaru. Ale niestety na drodze staje mu Fluttershy. Stop!
Cały odcinek kończy się tym, że Discord jednak nie odsyła Trihanger do innego wymiaru. Twilight przeprasza Księżniczkę Celestię za to, że impreza się nie udała, a Księżniczka Celestii mówi, że jednak się udała. A już mam dosyć tego odcinka. Wyciągnąłem z niego już naprawdę dużo bezcennej wiedzy i nawet mogę zrobić małe podsumowanie. Podsumowanie odcinka Make Net Friends But Keep Discord, czyli jak pokazać swojemu najlepszemu przyjacielowi, że masz go totalnie w dupie. Ale nie w trzech krokach. Krok pierwszy. Jeśli jest organizowana jakaś wielka impreza w pobliżu, a twój przyjaciel nie ma zaproszenia, to zaproś zamiast niego jakąś koleżaneczkę, której nawet nie zna. Potem możesz mu jeszcze ją przedstawić, aby już totalnie go udupić. Krok drugi. Jeśli jakimś cudem dostanie się na tą imprezkę, udawaj, że go nie widzisz. Fluttershy, I didn't see you there. How did you even know to look for an aura on a waterfall? A gdy zacznie być natrętny, wyskocz z niego z tym tekstem. Discord! I thought you weren't coming. Dalej mi go w zadzie. Krok trzeci. Gdy sytuacja wymknie się spod kontroli, całą winę zwal na niego. Do you think maybe you owe some pony an apology? Koniec! Kolejny odcinek. The Lost Treasure of Griffonstone polega na tym, że Pinkie Pie piecze ciasto. Gdy nagle wzywają... The map! Przekazuje więc pałeczkę Gummiemu. I rusza do zamku księżniczki przyjaźni Twilight, która wysyła ją razem z Rainbow do Griffonstone, aby pomóc Gryfom. Problem polega na tym, że nie wiadomo w czym. Na szczęście lub nie, bohaterki spotykają tam gildę, która chyba jako jedyna nie chce pieniędzy w zamian za pomoc. Potem spotykają tam jej dziadka, który opowiada im historię o tym, jak skradziono skarb Gryfu, w którym był Bożek Borasza. Niestety spadł on beze mną przepaść wraz z Aromanspim, który próbował go ukraść. Po tej historyjce Rainbow Dash stwierdza, że ich misją jest odnalezienie tego skarbu, no i rusza na poszukiwania, ale bez Pinkie, która nie jest przekonana co do racji Rainbow. Pinkie udaje się do biblioteki i chyba właściwie sama znajduje odpowiedź na pytanie. This can't be right. This can all be because of a missing hunk of gold. You are right, Pinkie, and you've got amazing hair. Ah, King Grover, you old charmer. Potem szuka rozwiązania tego problemu, którym rzekomo nie jest brak jednego kawałka złota. I know what Griffinstone needs. Fewer ponies. A song. Sytuacja jest jeszcze jednak bardziej kryzysowa niż jej się wydawało. Na szczęście zostaje jeszcze gryfońskie biszkopty. W międzyczasie Rainbow szykuje się do zejścia na dół bezdennej przepaści. Co jak sądząc po samej nazwie tej przepaści, jest to raczej niewykonalne. W kolejnym międzyczasie Pinkie Pie pomaga gildzie odnaleźć brakujący składnik w przepisie. Grandpa Gruff's recipe is good, but it's missing one important ingredient. Friendship. No, baking powder. A następnie przypomina sobie o Dashi, która utknęła na skalnej półce, grając sobie kopyto i znalazła się w dość kryzysowym położeniu. Na szczęście szybko znajduje ją Pinkie i rzuca jej linę. Następnie Pinkie prosi gildę o pomoc. Gilda przypomina sobie czasy, kiedy się jeszcze przyjaźniły z Rainbow i postanawia jej pomóc. I teraz gilda ma wybór. Może albo uratować Pinkie Pie i Rainbow, albo zdobyć zaginiony skarb gryfów, którym jest Bożek Borasza. Ostatecznie ratuje Rainbow, ponieważ... You're more important to me than some dumb chunk of gold. Ostatecznie odcinek kończy się tym, że gilda czystuje biszkoptem znajomą, a Pinkie wraz z Rainbow wraca do Ponyville, gdzie czeka na nią pewna niespodzianka. A to wszystko dzięki proszkowi do pieczenia. I to już koniec misji Rainbow i Pinkie, jak również koniec tego odcinka. A jeśli chodzi o moją subiektywną ocenę, pierwszy odcinek dostaje ode mnie kosz pełen słodyczy na 10. To będzie chyba najuczciwsza ocena. Drugiemu daję 7 na 10. I to już koniec tego odcinka. Pamiętajcie,
jeśli twoje życie cię wpienia, skosztuj proszku do pieczenia.